Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w demie do gry Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Trochę osób tam prosiło, żebym nagrał, jest ono już dostępne. Oczywiście pełna wersja gry ma wyjść dopiero we wrześniu. Tutaj mamy, słuchajcie, trzy tryby. Dwa tryby chyba, które można ograć, czyli arcade i online, ale online jest jeszcze chyba niedostępny. Tam była nawet data chyba, kiedy będzie odblokowany. Natomiast my i tak się skupimy na arcade'zie. Trzeci tryb to był chyba cutscenki, można było tam oglądać, ale to jest, to nas akurat nie obchodzi. My się skupimy właśnie na arcade'zie. Ja już sobie tutaj ograłem troszeczkę to. Mamy cztery postacie do wyboru, ale za chwilę do tego dojdziemy. Plansza, która nam pokazuje teraz w tej chwili przyciski, czyli standardowo jakiś tam samouczek. I co jest nowością? Słuchajcie, zaraz wam wyjaśnię. Zresztą to chyba za chwilkę będzie tu pokazane. New Battle System, Guard Break Attack. Mamy tutaj takie oszołomienie. Oczywiście odpowiada za to krzyżak. To jest takie supportowe itemki, które mogliśmy instalować w tych okienkach. Jest tu jakiś nowy, który powoduje, że możemy naszego przeciwnika po prostu oszołomić i wtedy zadać większy damage, i jakaś kontra doszła tam, ale z tym to wyjdzie w praniu dopiero, zobaczymy jak to działa. Storm, co to jest, pasek, super atak, aha, czyli jakiś dodatkowy pasek, który umożliwia nam wypróbowanie super ataku. I słuchajcie, to jest bardzo fajne, to jest ta nowość, która bardzo mi się tu podoba, czyli takie jakby grupowe Ultimate Jutsu. W poprzednich częściach nie było, były tam grupowe ataki, ale tutaj mamy naprawdę łączone ataki, które mega wyglądają. Zresztą postaram się to pokazać. I mamy tutaj trzy wybory, słuchajcie, możemy wybrać sobie chyba Ultimate Atak, Ultimate, kurczę, jak to się nazywa, no mam na końcu języka. Grupowy Ultimate, Awakening Type i Support, zaraz będzie chyba, poczekajcie. Support Drive Type, tak, Support Drive. No i właśnie tutaj, widzicie, te plansze są opisane mniej więcej. Ja tutaj jeszcze dokładnie nie wiem, o co dokładnie chodzi. Udało mi się właśnie tylko wykonać tego Ultimate Jutsu, ale to za chwilkę zobaczycie. Zaraz przejdziemy do tej głównej gry. Jeszcze sobie tutaj tylko ściszę telefon. Okej. No dobra, słuchajcie. Postacie, które możemy tu wybrać, są od razu połączone z supportami, więc nie ma zmiany takiej. Słuchajcie, mamy tutaj tak, Naruto i jego rodziców. Drugim playerem jest Sasuke oraz jego brat. Trzecia postać to jest Kakashi, jego rywal, czyli Gai Sensei. I czwarty, słuchajcie, mamy Mecha Naruto oraz Naruto i Hinate. W tej po prostu możemy wybrać każdą z tych czterech postaci, ale supporty muszą zostać tak jak są tutaj. Niestety jest to tylko demo i słuchajcie, tutaj mamy właśnie Ultimate Jutsu typ, Awakening typ i Drive typ. Ja chyba sobie zostanę przy tak z Ultimate, Ultimate Jutsu type. Mamy tutaj jeszcze opis. Jakie chyba ataki w skład tego wchodzą. Awakening typ, tutaj wiem, że chyba są dwa rodzaje teraz Awakeningu, czyli tego przebudzenia. Jest taki Awakening na 40% mocy, czyli wiecie, tak jak mieliśmy na przykład w poprzednich częściach Ultimate Jutsu grupowe, na przykład gdy naładowaliśmy ten pasek cały i poczekaliśmy, to mogliśmy wtedy wykonać jeszcze grupowy atak. Po naciśnięciu trzy razy chyba Y się naciskało i wtedy przycisk B. Tutaj mamy tak samo z Awakeningiem zrobione. Nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać, bo tego nawet nie przetestowałem. Grałem troszeczkę, ale nie udało mi się.
No ale Ultimate Jutsu udało mi się wykonać właśnie te grupowe i naprawdę zarąbiście wygląda. Zresztą zaraz się przekonacie sami. Okej, oczywiście wybrałem pierwszą postać, czyli Naruto, Minato i Kushina. Kushina jest nową postacią. Nie wiem, czy będzie w pełnej wersji gry jako normalna postać, czy tylko jako support, bo tutaj jest tylko jako support. No ale zobaczymy, okej. Zaczynamy. Ataki się troszeczkę zmieniły, słuchajcie. Naprawdę fajnie się, zresztą Naruciakiem fajnie się zawsze grało. Okej, bardzo szybka postać, mówię wam. I no troszeczkę zmienili mu tutaj ataki. Na plus oczywiście, na plus. Co nie zmienia faktu, że mechanika gry pozostała chyba ta sama, wiecie co. Grałem dużo w Naruciakich, zresztą sami wiecie, bo chyba wszystkie serie jakie były z Naruto, są na moim kanale dostępne. Chociaż teraz, ostatni raz, nie wiem, gdzieś 4-5 miesięcy temu grałem w Naruto. I trochę mogę tam nie pamiętać tych ataków, ale jakoś chyba powinno pójść, wiecie co. Tutaj akurat nie ma jakiejś dużej filozofii. Bardzo szybko można się nauczyć tych ataków. Czekam oczywiście, aż będę mógł. Czekajcie, już mogę zrobić Ultimate'a, tylko nie wiem, czy wyjdzie mi. Fajnie by wyszło, jakby się udało. No dawaj, dawaj, dawaj. Próbuję, wiecie co, naładować ten pasek. O, pięknie jest, okej. Ale oczywiście przerwali mi. No nic. Dobra. Za daleko, cholera. Okej, udało się team. Ten teamy oczywiście były, ale oprócz tego zobaczcie. To jest ten Ultimate Jutsu, które jest łączone. Taki potrójny Rasengan. Ekstra, ekstra, fajnie. Mamy oczywiście trzy walki, tutaj zrobię wszystkie trzy. Później pewnie nagram inne postacie także, wiecie co, w tym odcinku właśnie pokażę wam Naruciaka. Biju Mode. Okej. Czyli pierwsza walka za nami, standardowo. Już dawno nie pamiętam, jak nagrywałem właśnie te turnieje. 80-tych postaci z Naruciaka, z trójeczki chyba, tak? Z trójeczki. Wszystkie pokazywałem postacie. No udało się tam wszystko nagrać, ale też już miałem dosyć pod koniec. No teraz po takiej przerwie nawet fajnie wrócić. Okej, drugi przeciwnik Mecha Naruto. W składzie oczywiście z Naruto zwykłym i z Hinatą. Naruto tym prawdziwym może, o tak, z krwi i kości. Mecha Naruto też jest fajny, powiem wam. Te jego odgłosy, takie z tych starych anime jeszcze, wiecie co, jak się kiedyś oglądało Yatamana, nie wiem czy ktoś kojarzy w ogóle. Takich też dużym robocie psie, chyba to było, już też do końca nie pamiętam. I tam były takie właśnie stare odgłosy tych mechów. To właśnie na takiej chyba podstawie jest zrobiony Mecha Naruto. W japońskiej wersji chyba lepiej brzmi ten jego głos, ale tutaj mam akurat angielską włączoną. Nawet nie wiem, czy można zmienić, wiecie co? Bo nawet nie patrzyłem w opcje. Czy jest w ogóle możliwość zmiany? Oczywiście w pełnej wersji pewnie będzie taka możliwość, jak zwykle. Ale to i tak nieistotne, bo to jest tylko demo. O kurczę, trafił mnie. No on ma też coś na wzór Rasengana, oczywiście to jest wszystko tam zautomatyzowane. Jakieś tam mechaniczne łapy, które może oddzielać od ciała rakiety i tego typu rzeczy. O, kurczę, zasłoniła Hinata, no ale zobaczycie jeszcze raz. Ultimate. Okej, ślicznie, ślicznie. Ale jeszcze trochę życia ma, słuchajcie, jeszcze sporo ma życia, kurczę, to ja mam mniej.
Teraz tak dopiero spojrzałem na pasek. No właśnie, Team Ultimate Jutsu, słuchajcie, robi się... Ultimate Jutsu się robiło 2 razy Y i B, teraz Team Ultimate Jutsu robi się 3 razy Y i B. Tylko mówię, to było chyba w poprzedniej części, z tym, że nie było tych łączonych, a był tylko właśnie taki drużynowy team. I samemu się wykonywało Ultimate, a tutaj jest łączony ten Ultimate, dodatkowo. Czyli to jest jedna z tych zmian, ale to było już chyba pokazywane w wcześniejszych trailerach. Dobra, będzie chyba po nim. A nie, jeszcze przeżył. O kurczę. Nawet nie spojrzałem, wiecie co, ile zabierał taki Ultimate Finisher poprzedniej postaci, z którą graliśmy. Nie wiem, czy mecha Naruto jest tutaj jakoś bardziej odporny na te ataki, czy nie. Czy po prostu na potrzeby dema zrobili mniejszy damage. Ale teraz go wykończymy. Jestem jeszcze ciekawy, jak wygląda Awakening, druga forma tego Awakeningu, na czym ona polega w ogóle. No ale dowiemy się tego w czasie. W ogóle nie wiem, Naruto Ultimate Revolution to chyba będzie coś jak Generation, czyli tutaj nie będzie takiej fabuły, wiecie, jak w tych pierwszych trzech częściach. Tylko po prostu to jest taki spin-off serii chyba. Jakaś fabuła pewnie będzie, może jakieś opowieści, wiecie, tych poszczególnych postaci, ale nie będzie ciągnięta tu fabuła ta z mangi, z anime. To jestem tego pewien na 100%, ponieważ wiem, że czwóreczka Shippuden jest też w drodze. Nie wiem dokładnie, kiedy on wyjdzie, ale pewnie liczę, że gdzieś koło marca 2015 roku. Mam nadzieję, że nawet szybciej, ale raczej nie. Będę chciał jeszcze na tej grze troszeczkę zarobić. Ona gdzieś we wrześniu wychodzi. Dokładnej daty tam nie wiem. Nie wiem, jaka jest. Tutaj zresztą na demie też jest tylko napisane, że chodzi o wrzesień. Okej, okay. I walczymy z Sasuke oraz z jego braciszkiem Itachim. Fajnie to jest właśnie to połączone. Braterska miłość. Oni też mają właśnie swoje łączone ataki. Kakashi z Gaien też. Mówię wam, też jest fajny. Kurama. Zrobili troszeczkę fajniej teraz, ponieważ no tutaj już wiecie, Naruto ma większą kontrolę, znaczy ma całkowitą kontrolę nad Kuramą. No to te ataki też się troszeczkę pozmieniały. Okej, okay, dawaj. Kurczę, strasznie po dupie dostaję. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle wygrać tą walkę. Podobają mi się, wiecie co, łączone ataki z Rasen Shurikenem. Nie, widzę, że chyba damage jest tutaj, wiecie co, obniżony tych postaci, żebyśmy po prostu dłużej mogli pograć, potrenować. Co nie zmienia faktu, że i tak dostaję ostro. Okej, okay, no dobra, zrobił pełny awakening chyba. Ale udało mi się go złapać, słuchajcie. Nowością właśnie jest to, że możemy tutaj kontrataki wykonywać. Tam przynajmniej było tak napisane. Oraz łamać obronę przeciwnika. Nie wiem jeszcze dokładnie, na czym to polega. Łamanie obrony to coś związane z tymi przedmiotami, z tymi itemkami, które możemy tam sobie wybrać. I tutaj nawet mam strzałka w górę, takie pchnięcie łokciem jakby, to jest właśnie łamanie obrony. Natomiast kontratak też się jakoś inaczej teraz wykonuje, znaczy kontratak. No dodany chyba został, jeśli pamiętam, to w poprzednich nie było czegoś takiego. Chociaż tak, nie było chyba kontrataku. Tam były jakieś takie... osłony przeciwko tym guardom, znaczy obrona przeciwko atakom, ale taki typowy kontratak chyba nie było tego. No i dobra, słuchajcie, udało się wygrać tutaj trzecią walkę. Ja oczywiście jeszcze postaram się pokazać
kolejne postacie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.